Ostatnimi dniami w internecie dzieje się naprawdę sporo. Kamuś zmienia swoją nazwę kanału, usuwa wszystkie filmy i ustawia kanał jako prywatny. Ekipa Kamusia ustawia swoje Instagramy jako prywatne. Generalnie wszyscy znikają z internetu. Kamusiem interesują się media, występuje w telewizji, w radiu oraz na stronach internetowych. Pisze o nim każdy portal. Do sprawy kamerzysty również odniosły się takie osoby jak na przykład Nitro, no i paru innych influencerów. A żeby tego było mało, interesuje się jeszcze sprawą policja. Mociun, panie, gdybym wiedział, że nagrałem film na taki burzliwy temat, to kurde, bele inaczej bym się do niego przygotował. Halo, halo, witam bardzo serdecznie, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z okazji, że zacząłem sprawę Kamusia w poprzednim filmie, to sobie ją dzisiaj dokończymy. Zobaczymy, co się działo w internecie przez dwa dni, a działo się tak dużo, że ja już powoli nadążam. Dzisiaj postaram się wam wszystko przedstawić. Pierwszą rzeczą, która się wydarzyła po publikacji mojego poprzedniego filmu, była odpowiedź kamerzysty, czyli Kamusia, na swoim Instastory, w którym mówi mniej więcej tyle. No to tym razem wybuchła chyba większa aferka, przynajmniej w waszym odczuciu, bo w moim odczuciu, no, to nie jest afera. Dla Kamusia to nie jest wielka afera, ale jak się okazało, kilka dni później jednak jest. Oskarżacie mnie o to, że wykorzystałem niepełnosprawnego chłopaka do filmu dla własnych korzyści materialnych. To jest gówno prawdą, bo nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, że on jest niepoczytalny. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny, czy jest poczytalny. I wątek tego, że oni nie wiedzieli, że osoba, którą wykorzystywali, jest niepełnosprawna, pojawia się wiele razy i to jest takie w sumie główne ich usprawiedliwienie tego, co robią. I kurde bele, ja tak zacznę tylko, nie? Czy naprawdę trzeba przedstawiać im palcem, że nieważne, czy ona jest niepełnosprawna, czy nie, to i tak jest troszeczkę niemoralne. Chłopak nie jadł ziemi, bo nie musiał tej ziemi jeść. Tak samo nie jadł gówna, tylko to była czekolada. Kabuś także mówi, że chłopak nie musiał jeść ziemi. I teraz powiedzcie mi, widzowie, co do cholery to jest? Bo jeżeli to nie jest ziemia, to ja nie wiem, co oni wzięli, jakieś, nie wiem, tonę czekolady, czy tam nałożyli, czy coś. No po prostu zrezygnowaliśmy z niektórych rzeczy, żeby nam YouTube tego nie zdjął. Ja rezygnowałem z niektórych rzeczy. Jak widzimy, jednak YouTube zdjął ten film. I tutaj w sumie płynnie przechodzimy do kolejnego tematu, czyli do tego, że po pierwsze ten film został zbanowany, za co chcę wam podziękować, ponieważ też się do tego przyczyniliście. Jakby, wow, mam takie fajne uczucie, w sensie wiem, że mój film dużo nie zdziałał w tym temacie, bo on zrobił tam 1000 wyświetleń, ale parę osób z was napisało, że zgłosi ten film dzięki mnie, więc fajnie, oczyściliśmy internet. Powiedzmy, że spełnili jakąś tam mini misję, z czego jestem nawet kurde bele dumny. Ale tak, film został usunięty, film został zbanowany z powodu naruszeń praw na YouTubie, a kilka chwil później kanał Kamusia po prostu zleciał. Ustawił wszystkie filmy na prywatne, no i po prostu zmienił swoją nazwę na jakiś taki znicz po prostu. No i szybka ciekawostka. Jeżeli teraz piszemy sobie Kamuś w wyszukiwarkę na YouTubie, to owszem, zobaczymy filmy o nim, ale nie zobaczymy jego kanału. I możemy nawet wejść w filtry, kanał, no i tutaj możemy zobaczyć, że są jakieś tam fake konta z Kamusiem, ale jego prawdziwego kanału nie ma, mimo że on na YouTubie cały czas jest. I dlaczego tak się dzieje? A no o tym powiem za chwilę. Sprawa bardzo szybko zyskała bardzo dużą popularność i zaczęły się nią interesować też inne media. Teraz pierwsze, co zobaczycie, no to informacje z radia, bo ponieważ w radiu mówili o Kamusi i o tym jego zachowaniu, więc wam to teraz puszczam. Śledczy sprawdzają, czy nie doszło do znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny. Film zniknął już z sieci, ale policja ma wszystkie dowody. Poinformowana została również prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Sprawcom znęcania się może grozić nawet 8 lat więzienia. Wow. Mocne, co? 8 lat więzienia może grozić aż. Jest to mocne, generalnie kompletnie nie spodziewałem się czegoś takiego. W sensie czułem, że to mogą być niezłe konsekwencje z tego. Ale sprawa na policji nabrała bardzo szybkiego tempa i 8 lat więzienia chłopakom grozi, więc jest to całkowicie normalne, że usunęli kanał moim zdaniem. Jakby w obliczu takiej odpowiedzialności, w momencie kiedy oni zarobili już tyle pieniędzy, myślę, że spokojnie mogą wszystko usunąć, po prostu uciec z internetu. Ale prawdopodobnie, jeżeli miałbym snuć teorię, Kamuś niedługo wróci. Tak jak wspomniałem, do sprawy odniosła się również Wiola Kotelecka. Wiola Kotelecka to jest ta babka, która tam była na filmie Kamusia i kazała temu chłopakowi jeść rzeczy kota, no to ona właśnie też się odniosła i możemy sobie teraz to ocenić. Oskarżacie nas, że my wzięliśmy chorą intelektualnie osobę do odcinka i zrobiliśmy to celowo, co jest totalną nieprawdą. Ten chłopak był całkowicie że on jest pod jakimś względem chory, więc ja nie rozumiem waszych oskarżeń, jakbyśmy to wiedzieli, bo naprawdę nie są nam potrzebne problemy. No i ponownie, leci jako pierwszy argument to, że oni nie wiedzieli, że osoba, której kazali robić tak okropne rzeczy, jest niepełnosprawna. Mocim panie, czy ja muszę to powtarzać, czy naprawdę muszę pokazywać palcem, że to i tak jest niemoralne. I teraz chcę zwrócić się bezpośrednio do kamerzysty. Mordo, zauważ, że już wcześniej robiłeś takie rzeczy. Robiłeś nawet z Kruszwilem płacenie ludziom za to, żeby ściągali ubranie, to już też wspomniałem w poprzednim odcinku. I zauważ, że wtedy, nie wiem kto z was miał więcej oleju w głowie, cenzurowaliście twarz tym osobom. A tutaj nic. A tutaj sobie po prostu, stary, zrób sobie jakieś tam 40 challenge, z których będą się wszyscy śmiali, z siebie się śmiali, a my sobie nie zacenzurujemy twarzy. Naprawdę? Czy osobie, która tyle siedzi w internecie i w social mediach, trzeba wyjaśnić aż takie podstawy? Przypadkowo, my w ogóle go nie znaliśmy, widzieliśmy go wtedy
pierwszy raz. On przyszedł, normalnie rozmawiał. Widzicie osobę pierwszy raz. To nie jest tak, że to jest wasz ziomek. To nie jest osoba, z którą utrzymujecie kontakt. Widzicie ją całkowicie pierwszy raz. I każecie mu robić takie rzeczy. Bo tak naprawdę ja znam mnóstwo osób, które po prostu by zrobiły nawet 3 razy gorsze zadania od tego chłopaka i nie miałoby z tym żadnych problemów ani... I nad tą rzeczą chciałbym się chwilę zatrzymać, ponieważ ta dziewczyna mówi, że zna pełno osób, które zrobiłyby 3 razy bardziej hardkorowe rzeczy od tego chłopaka. Pomijając fakt, co znaczy 3 razy bardziej hardkorowe rzeczy od takich rzeczy, to czy naprawdę jest tyle ludzi, którzy byliby chętni coś takiego zrobić? W sensie, ja rozumiem, że świat jest wielki, ludzi jest wiele, ale sobie na to samo pytanie, czy znacie osoby, które zrobiłyby coś takiego za, nie wiem, kilka złotych i troszeczkę wyświetleń pod jednym filmem? No ja takich osób nie znam, może faktycznie takie osoby są, ale moim zdaniem jest to może dosyć mocno wyolbrzymione i po prostu to jest takie głupie usprawiedliwianie się, ponieważ ja czuję, że w momencie, kiedy oni nagrali ten film, oni czuli, że znaleźli taką po prostu rybę, która znosi złote jaja. Tylko że ryba nie znosi jaj. Po prostu cieszyli się z tego, że znaleźli taką osobę i gdyby tyle osób było chętnych robić takie rzeczy, to taki film już wyszedłby o wiele wcześniej. Bo jeżeli myślicie, że on naprawdę wszystkie odcinki wymyśla, to jesteście w dużym błędzie, ponieważ od kiedy jest Push Barber na kanale, to Push Barber wymyśla te odcinki, nawet ten z HIV-em. To on go wymyślił. To jest chyba najbardziej rażący mnie fragment tego materiału, ponieważ w momencie, kiedy spapraliście sprawę z ziomkami, okej, każdy popełnia błędy, postawmy się teraz w ich sytuacji, dobra? Każdy popełnia błędy, zrobili błąd, przyznali się do tego jako tako i kurde, powinni przyjąć to na klatę w tym momencie. Co powinni zrobić? Powinni przyjąć to na klatę, przeprosić, okej, skoro zamknęli kanał, iść to dalej, zamknąć ten kanał, zniknąć z social media, sprawa za 2 miesiące ucichnie, będzie git. Ale co oni robią? Oni oskarżają ziomku ze swojej ekipy, myjąc przy tym ręce. To jest coś, co znowuż mnie rusza, w sensie jego wina, tego gościa tam, on to wymyślił, to jest jego wina. Serio? Moim zdaniem to idealnie pokazuje warunki, jakie tam panują i to, że to nie jest ziomalski biznesik, tylko po prostu jest to biznes, który ma czerpać korzyści z innych ludzi. Pulwar tak naprawdę najwięcej wymyślił. A to jakieś jego wybielanie, to już w ogóle jest dla mnie chore. Chore. Wybielanie się jest chore, ponieważ on się obsrał i wszystko zgania na wszystkich. Okej, czyli to jest takie wzajemne rzucanie się pałeczką. To ty zrobiłeś. Nie, to ty zrobiłeś. To był twój pomysł. To wszystko twoja wina. To jak było w rzeczywistości, całkowicie od tego wszystkiego odbiega. To nie było tak. On nie zjadł odchodów kota. Kuweta nawet była wymieniana wcześniej. Tutaj ponownie wchodzi wątek tego, że to wszystko było ustawione i tak samo kuweta była ustawiana i tam była czekolada. Kurde, to się fajnie zauważy w komentarzu, może go teraz przytoczę, jak znajdę, bo czytałem to godzinę temu. Czy naprawdę to tak dużo zmienia? W sensie, czy jeżeli pokazujecie w internecie, że osoba je takie rzeczy, to czy dużo zmienia fakt, że to jest ustawione? W sensie, no nie, no wy pokazaliście ludziom taką wersję i taką wersję ludzie przyjęli, więc to i tak jest pośmiewisko. Tak mi się wydaje, w sensie nie zmienia to absolutnie nic tak naprawdę. Czy to jest ustawione, czy to nie jest ustawione? Liczy się to, co zrobiliście i tyle. I to jeszcze nie koniec nowinek, ponieważ okazuje się, że ekipa kamerzysty dosyć szybko się rozpada. Na przykład Addict nagrał już film o swoim odejściu, co jest całkiem ciekawe, czyli wygląda na to, że chyba faktycznie to już koniec kamerzysty na YouTubie. Chyba, że powróci, tak samo jak to było za czasów Crucible'a. Wszystkie linki do tych filmów, których tutaj nie pokazuję, bo to jest po prostu zbyt długi, nie chciałbym tego przeciągać, znajdziecie w opisie. Wszystko jest w opisie, tak samo ten utwór z radia i, co najważniejsze, zaraz to pokażę, nagranie z telewizji, ponieważ w telewizji również Kamuś wystąpił. Słuchajcie, doszedłem do wniosku, że nie pokażę wam tej nagrania z telewizji, to wszystko jest w opisie, jakbyście chcieli sobie zobaczyć. Ja się boję bana na YouTubie po prostu, bo to jest często banowane. Tutaj i tak odnoszę się tylko do fragmentu, w którym jest cenzura, więc ten momencik wam pokażę, a tak to sobie resztę zobaczcie po prostu w opisie, żeby być na bieżąco. Grałby dokładnie ten sam film, to on powinien zostać automatycznie zablokowany. Działają tutaj nasze algorytmy uczenia maszynowego. No i to jest właśnie to, co wspomniałem, czyli jak widać wyszukiwarka faktycznie działa, usuwa jakoś tego Kamusia z tego wyszukiwania i filmy faktycznie też są kasowane, więc kurde, działa algorytm. Czy to koniec sprawy z Kamusiem? Zobaczymy. Jeżeli pojawi się coś bardzo mocnego, to jeszcze coś o tym nagram. Póki co to raczej tyle. Co ja mogę powiedzieć? No, fajnie, że internet w końcu wziął się do roboty. Za czasów Rafatusa i Magikala troszeczkę dłużej trzeba było czekać na reakcję. Tutaj jak widzimy po jednym już wszystko znika z internetu, więc jednak to jakoś działa. Fajnie, bardzo się cieszę. Czy jest to koniec mojego dramowego kontentu? Myślę, że tak, że wrócimy sobie teraz do nagrywania Minecrafta, który się pojawi w niedzielę. Ale jeżeli coś się jeszcze pojawi, takiego mocnego na ten temat lub na jakiś inny temat, to może jeszcze kiedyś wcielę się w Inspektora Gadżeta i to nagram. Zobaczymy. To jest takie krótkie dokończenie tego filmu. Dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach. Nara!